kojarzy się to z pustym paciorkiem i nawet nie chce się przeżegnać. Część śpiewa i odpowiada nam przy świętej, bo nie można milczeć, gdy Bóg jest tak hojny. A inni mówią nam gardła, bo nie widzą potrzeby. Jedni widzą konieczność Bożymi przykazaniami, dla nich to jest naturalne. Inni kombinują, jak je ominąć. Jedni doceniają wartość małżeństwa, wierność, tak jak chociażby dzisiejsi bilaci, za którym jest cza święta ofiarowana, a inni twierdzą, że to tylko więzienie, że skakanie z kwiatka na kwiatek to ubogacanie. Jedni słyszą w rodzinie, idę do kościoła, a może byś poszedł na rekolekcję, ja ci dam także bez ślubu. Inni coś wprost przeciwnego, coś taki święty się zrobi, coś taki pobożny, jeszcze babcią kościółkową zostaniesz. Jakby wino w kościele dawali, albo pieniądze zamiast ich zbierać, to może bym jeszcze chodził. Dobrze, że w kościele nie ma demokracji, bo jeszcze by ufalono, że Boga nie ma. Dziś prorok Izajasz powiedział w pierwszym czytaniu: podnieś oczy wokoło i popatrz. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Świeć Jeruzalem, chwała Pańska nad tobą rozbłyska. Dziś mędrcy ze wschodu mówią: ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę. Nikt sobie dobrze nie radzi z ciemnościami, bo jako ludzie jesteśmy istotami światłomnymi, bo pochodzimy od tego, który wcześniej za nim powiedział: niech się stanie człowiek, to rzekł: niech się stanie światło. Ktoś przekonał się o tym, będąc w Finlandii pod kołem odbiegunowym, gdzie przez pół roku panuje noc polarna, cały dzień świecą lampy w domach, latarnie na ulicach, ludzie wpadają w depresję, sięgają po słodycz albo alkohol, a potem chodzą na terapię. Kiedy słyszymy w pierwszym czytaniu, oto ciemność pokrywa ziemię, gęsty mrok spowija ziemię. To już nie jest to epizodyczne zdarzenie, to nie jest wspominanie przeszłości, ale to jest rodzaj ciemności, w której możemy tkwić po uszy, nawet o tym nie wiedząc. Mrok nie jest środowiskiem życia. Raczej symbolizuje smutek, zło, śmierć. Wielu zaznało dziecięcego lęku przed ciemnością. Ksiądz Dolino Rotolo, o czym możemy przeczytać w świetnej książce pod tytułem Jezus się tym zajmie, wspomina swoje dzieciństwo. To były ciężkie czasy, bieda w Neapolu. Jak jego ojciec, zwolennik sadystycznych metod, za małe przewinienie zamykał go w ciemnej komórce. Miałem 8 lat, może 9, i pamiętam, że na pryczy powierzałem się Panu Jezusowi w jego ręce, przerażony ciemnościami i kotem, który wskakiwał na moje posłanie, by igrać ze szkurami. Święto objawienia Pańskiego to święto zobaczenia Mesjasza w dzieciątku Jezus. To święto, które odsłania prawdę. Święto widzenia przez tych, którzy byli nazywani bogami, to znaczy nie widzieli jedynego i prawdziwego Boga. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, padł na twarz i oddali mu pokój. Ta uroczystość odsłania prawdę, że ci, którzy byli daleko, przybyli bowiem ze wschodu, stają się bliscy. A ci, którzy byli blisko, jak Herod, wielcy kapłani, uczeni w piśmie, rzut kamieniem z Jerozolimy do Betlejem, stają się dalecy, pozostają obojętni, albo stają się śmiertelnymi wrogami. To święto, które odsłania prawdę, że ci, którzy na początku nie wiedzieli, ale zaczęli szukać, dali się prowadzić i znaleźli. A ci, którzy wiedzieli, znali proroctwa, pozostali przystawani do swoich stołów i zamknięci w swoich ciasnych wyobrażeniach. Nie da się przewrócić wzroku ślepcom, tylko to Bóg może zrobić. Zdaję sobie sprawę, że nie wolno też mówić innym, że widzą, jak nie widzą. Jednak zobaczmy na korzyści, na plusy z chrześcijańskiego widzenia. Po pierwsze, to jest ważna sprawa, bo to sprawa życia i śmierci. Gdyby mędrcy nie zobaczyli gwiazdy, nie przyszliby do Izraela. Gdyby nie zobaczyli gwiazdy po raz drugi, nie uradowaliby się. Gdyby weszli do domu i nie zobaczyli cięcia, nie upadliby na twarz, nie daliby złota, kadzidła i miry. Nie powinni się, bo widzieli. Widzieć Boga w swoim życiu to ważna sprawa. Żeby nie zmarnować życia,
żeby się nie zdziwić po śmierci. Boże, ja myślałem, że Cię nie ma. Albo Boże, ja myślałem, że jeszcze mam czas. Po drugie, widzieć to ważna sprawa, bo kto widzi, ma pokój w sercu. Bo jeżeli Bóg jest wszechmogący, jeżeli dla Niego nie ma nic niemożliwego, jeżeli On jedynym skinieniem może cały świat zamienić w pyłek, to czego mam się lękać? Ludzi? Opinii? Choroby? Przyszłości? W Ewangelii Mateusza Jezus mówi, nie martwcie się o to, co macie jeść, pić, co się macie przyodziewać. A w psalmie 23, chociażbym przychodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Bo Ty jesteś ze mną. Czy jest gorzej na świecie? Nie wiem. Jeśli jest gorzej tylko dlatego, że my jesteśmy pewni, że Bóg nam pomoże. I po trzecie, widzieć to ważna sprawa. Bo kto widzi Boga, ten się raduje. Ten ma radość. Mędrcy uradowali się, gdy ujrzeli gwiazdę i dzieciątko. Pasterze z radością wracali do swoich trzód, gdy ujrzeli Jezusa. Jeżeli my po mszy świętej wracamy z takim samym marazmem, z takim samym zgorzknieniem, to kogo przekonamy, że spotkaliśmy Boga? Czasem naprawdę warto wziąć wstępu do Kościoła, nie po to, żeby sprawdzać swój maila, ale takie lustro swojej duszy i zapytać, czy gdybym był w takim stanie, na spotkaniu z dziewczyną, to chciałaby mnie chociaż jedna? Sens życia, pokój w sercu, radość, to najważniejsze owoce, to najważniejsze korzyści chrześcijańskiego widzenia. Dlatego zróbmy wszystko, żebyśmy nie byli ślepi. Bo na przykład kto ma więcej światła w sobie? Czy ten, kto jest wyposażony w smartfon i reflektory LED-owe, siedzi w swoim pokoju czy samochodzie? Czy może żyjący łasce uświęcającej pustelni, wyspujący psalmy pochwalne, którego cieszą gwiazdy na niebie, a smuci łza u dziecka? Kiedyś pewien człowiek, mający się za ateistę, wyznał, jakże ja mam zazdroszczę dar wiary, mieć światło na życie, wiedzieć skąd się wziąłem i dokąd zmierzam. Po co cierpię, komu służę, komu to wszystko zawdzięczam? To rzeczywiście może być pociągające. Zatem nie traćmy chęci do wiary, bo naprawdę wiele wspaniałych rzeczy można nas zobaczyć. Korzystajmy ze swoich talentów do nauki, do pracy, do służenia innym, do poszukiwania. Bo mędrcy nie tyle podnosili się ze swoją znajomością gwiazd, ile z niej skorzystali i przyszli do Jezusa. Spróbujmy też uwierzyć innym, bo przecież tylu wspaniałych, świętych, mądrych i prostych ludzi zobaczyło Boga w swoim życiu. I niemożliwe jest, żeby nas okłamali. Bądźmy wytrwali. Czasem trzeba 30 lat chodzić na niedzielną przeświętę, żeby w 31 roku odkryć w niej wielką wartość. Czasem może trzeba wejść 500 razy w ten sam grzech, by przed 501 powiedzieć dosyć, to ja rządzę, nie moja słabość. Z Jezusem mogę to pokonać. Nie zniechęcajmy się jak małe dzieci, które teraz chcą, a za chwilę im przechodzi. Była taka łaza dla młodzieży, czyli takie rekolekcje połączone z wypoczynkiem. W czasie pierwszej konferencji na stoliku przy dotarze ksiądz położył te 4 banknoty. Nieważne, czy to dolarowe, czy złotowe. 10, 20, 50 i 100. Kto chce podejść i zabrać ten, który według niego jest najcenniejszy, ma największą wartość? Zgłosiła się jedna dziewczyna prawie z ostatniego rzędu, ale kiedy podchodziła do stolika, rektor zgasił światło, a prowadzący konferencję podmienił banknoty i na ich miejsce postawił kartki papieru takiej samej wielkości z różnymi napisami. Tego nie mogła zauważyć dziewczyna, bo kaplica była dosyć duża. Więc po masku podeszła do stolika i chwyciła za kartkę, która została położona w miejscu stópy. Czy naprawdę to dla Ciebie jest największą wartością? Zapytano. Tak, myślę, że dobrze trafiłam. Zaświecono światło. Na kartce było napisane seks. Żeby dobrze wybrać, trzeba dobrze widzieć. Kochani, sprawa widzenia naprawdę jest ważna. I ślepota może nieraz kosztować wszystko. Bo życie, bo diabeł, bo ludzie mogą nam pogasić światła i najszlachetniejsze nawet intencje zamienić na najbardziej upadające zatracenie. Tylko prośmy dzisiaj trzech króli i weźmy to sobie do serca i módlmy się gorąco, żebyśmy wszyscy ujrzeli Boga jeszcze za życia,
żebyśmy mieli swoją prywatną epifanię, żeby w żadnej trumni w naszym cmentarzu nie leżało tragiczne sprawozdanie z nieudanej wyprawy. Wierzę w jedno.